Moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem na tym spotkaniu. To już trzeci raz, jest piątek, trzecia medytacja przed nami. Jeśli ktoś z Was nie robił jeszcze wstawaka Ojca Adama, to zapraszam, zróbcie go, bo dzięki temu będziecie wiedzieć, o czym będziemy dzisiaj medytować. I na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, że no jakoś tak super przyjemnie się czuję tutaj, wiedząc, że wszyscy razem idziemy tą ścieżką duchowościową, idziemy z tymi medytacjami do Triduum Paschalnego i mam nadzieję, że wszyscy dojdziemy razem do tego Triduum, tak jak zaczęliśmy, tak dojdziemy, bo w medytowaniu właściwie jest najważniejsze to, żeby medytację robić. Najważniejszy wysiłek przy medytowaniu to jest wysiłek podjęcia decyzji, że ja tę medytację zrobię. I to jest najważniejsze. I to kosztuje też najwięcej siły. Dlatego niezależnie od tego, czy ta medytacja wyszła, czy nie wyszła, usnąłem, nie usnąłem, pomyślałem coś fajnego, nie pomyślałem, nie ma to znaczenia. Znaczenie ma, że zrobiłeś tą medytację. I codziennie robię medytację i pod koniec Wielkiego Postu umiem medytować. Tak to w skrócie wygląda. Co dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć jako taka wskazówka do medytowania? Dlatego, że na pewno jest tak, że część z Was może medytować tak na fotelu, jak tu z tyłu, a część nie może. Część może z Was medytuje gdzieś w samochodzie, albo w tramwaju, w pociągu, w drodze do pracy, albo z powrotem. I wtedy nie bardzo można zadbać o idealne warunki. Natomiast to, o co warto byłoby zadbać wtedy, kiedy mam nieidealne warunki, to żeby moje ciało było maksymalnie nienastawione na ruch. To znaczy, jeśli mogę usiąść, to po prostu siadam i nie ruszam się wtedy. Nie jest dobre spacerowanie w czasie medytacji. Są takie osoby, które nie są w stanie wytrzymać, ale jeśli ty nie należysz do tych osób, które nosi po prostu, to postaraj się nie ruszać w czasie medytacji. Nie chodzi o napinanie ciała, o tym jutro powiem, tylko po prostu zwyczajnie siadam i dbam o to, żeby nie zakładać nogi na nogę, nie zmieniać pozycji ciała i nie chodzić. To jest wskazóweczka na dzisiaj. Dużo pytań się pojawia Waszych o metodę medytacji, dlatego postanowiłem, że zrobię kilka pytań i odpowiedzi. Dlatego jeśli ktoś z Was chciałby o coś dopytać, to możecie wejść na taką grupę, która się nazywa Mistycy Karmelitańscy Kurs Medytacyjny na Facebooku. I tam w tej grupie będziecie mogli zadawać pytania, ja będę odpowiadał na nie. Dobrze, bo to już za dużo tego gadania. Przechodzimy do modlitwy, więc usiądźcie wygodnie i nie ruszajcie się teraz przez chwilę. My zaczynamy. Postaraj się teraz wygodnie usiąść. Poczuj swoje stopy położone na ziemi. Poczuj twoje plecy. Poczuj miejsce, na którym siedzisz. Weź teraz jeden głęboki wdech i wydech. Obserwuj teraz, jak naturalnie oddycha twoje ciało. Pomyśl teraz, tak samo jak ten oddech jest przy tobie, tak samo Bóg cały czas jest przy tobie.
Wyobraź sobie teraz twoją duszę. Jaka ona jest? Czego w tej duszy brakuje? Co twoją duszę trzyma przy ziemi? Być może są takie myśli w tobie, że musisz coś zmienić, coś poprawić, żeby w końcu spotkać Boga. Co musiałoby się stać, żebyś w końcu mógł czuć spokój, czuć obecność Boga? Wyobraź sobie teraz twoją duszę jeszcze raz. Zobacz, jak do tej duszy schodzi Bóg. On się uniża. Nie musisz już nigdzie doskakiwać. Myśl, naprawdę przy mnie takim, jakim jestem, jest Bóg. On kocha moją duszę taką, jaka jest.
Dziękuję Ci, że to Ty przychodzisz do mnie, bo ja nie jestem w stanie przyjść do Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia jutro.